ich ślady. Najpierw wybadaj... Aiden? Czekają na ciebie. Chodź. Są w pokoju dla VIP-ów. Jest miło. Jak w święta w rodzinnym domu. Za kogo się masz, kłamliwa gnido? Wrzuć na luz, Jack. Bo ci żyłka pęknie. Ten plan jest do dupy? Stwórz lepszy! To może... nic nie róbmy. Tak będzie łatwiej. Łajza powinna stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Wow! Pieski szczekają. Muszę być grzeczny. Ej, panowie. Mieliśmy tu coś zaplanować. Aiden, to plan wieżowca VNC. Kiedy przywrócimy prąd, będziemy mogli zacząć nadawać. Ludzie w całym mieście poznają naszą misję. Będą mogli się do nas przyłączyć. Czyli zamierzacie puszczać propagandę? Musimy się jakoś bronić przed renegatami. Kiedy rzeźnik zobaczy naszą siłę, wycofa się. Nie będzie wojny. Ale najpierw musimy załatwić kilka innych spraw. Widzisz ten budynek? To podstacja zasilająca dzielnicę. Jeśli będzie działać, wróci prąd w wieżowcu Więcji. Nasz oddział jest już w drodze. Trzeba zabezpieczyć teren wokół wieżowca Więcji. Moi ludzie to zrobią. Ruszam, sir. Pewnie, Row. Powodzenia. Nie zawiedziemy pana. Zrobimy co w naszej mocy. Ktoś cię pytał, wierzbowski? Rusz dupę, czekają na nas. Jeśli jeszcze raz będziesz mi pieskował przy żołnierzach, wyjmę nóż i obetnę ci fiuta. O, wielu z nich ci tego nie da. Stulpysk. Możemy się skupić na... kiedy pieski Jacka, a potem... a na pewno... Aiden, słyszałam, że Jack i Juan wplątują cię w jakieś gówno. Spotkajmy się pod kantyną. O, zrobiłaś przerwę w zabijaniu, żeby mnie zobaczyć? Nie chcę, żebyś wpadł w kłopoty. Czego chcieli ci podżegacze? Mam się wspiąć na szczyt wieżowca Więcji. Co? Sukinsyny! Wiesz, co to w ogóle za miejsce? Najwyższy budynek w całym mieście. Ale dam radę. Nienawidzę tych zjebów. Row i Meyer to solidna firma. Ale Jack i Juan prędzej czy później wbiją ci nóż w plecy. Będzie dobrze. Jack posyła ze mną espeków. A czy pamiętał, żeby wspomnieć ci o tamtejszych potworach? Wiem, że jest tam niebezpiecznie, Lawan. Muszę to zrobić. Podobno grasują tam stwory, których nikt jeszcze nie opisał. Bo nikt, kto się z nimi zetknął, nie wrócił żywy. Boisz się? Pewnie, że się boję, Aiden. O, tak ci na mnie zależy? Pierdol się. Zrozum. Kilka lat temu Frank próbował zrobić to, co planuje Jack. Skończyło się tragedią. Nie wierzysz mi? Sam go zapytaj. Aiden, wejście do wieżowca VNC zabezpieczone. Czekamy już tylko na ciebie. Aiden, jesteś? Pogadaj z Frankiem. Proszę, nie zgadzaj się na to. Aiden, zgłoś się. Sorry, Lawan. Tylko tak wydobędę od Jacka informacje o pracownikach GRE. Row, jestem w drodze. Zginiesz tam. Ty naiwny kretynie. Lawan. Miło było cię poznać. A teraz zejdź mi z oczu. Ugh!
Straciłem kontakt z chłopcami spod stacji elektrycznej. Co się dzieje? Nie wiem, ale musimy odzyskać prąd. Część chłopaków weszła już do wieżowca. Jesteś najbliżej. Sprawdzisz to? Jasne. Zajmę się tym. Się roi od renegatów, ale jakoś sobie radzę. Row, pozbyłem się renegatów. Dobra robota. To teraz włącz prąd. Szybko.
lala! Prąd nas twierdzy! Wibrują mi plomby! Dzięki za pomoc, SPQ, a teraz grzecznie spierdalaj! Nie, to wy odejdźcie. Dobrze wam radzę. To była groźba? Mało mi buty nie pospadały. Panowie, myślicie, że będzie piszczał jak proszek? Tak jak pozostali? Przekonajmy się. Nie! Hej, Row, prąd już działa. Ty wiedziałaś, że... Row? Słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. Wszystko dookoła świeci się jak pieprzona choinka. Wszyscy cali? Tak. Chłopcy idą w głąb budynku. Teren będzie niedługo zabezpieczony. Przyjdź tu jak najszybciej. Pora się powspinać. Ja wszystkiego uczyłem się sam. Z wykształcenia jestem humanistą. Co studiowałeś? Filologię romańską.
już na ciebie czeka, pielgrzymie. Mam prowadzić z innymi jakieś tajne rozmowy. Trochę prądu i od razu przytulniej. Ale pieprzone windy dalej nie działają. Tak jakby prąd do nich nie docierał. Budynek był odcięty całe lata, prawda? Trzeba sprawdzić przekaźniki. No co ty nie powiesz? Właśnie dlatego chłopcy są już w ciemnej strefie. Starają się znaleźć rozdzielnie w mniejszej wieży połączonej z tą. I zabezpieczają otoczenie lampami, które dla nas zdobyłeś. Kiedy moi ludzie włączą windy, wjedziemy na górę i... Ja pierdolę. Turo, znów nie ma prądu. W dowództwie mówią, że podstacja działa bez zarzutu. Tu się musiało coś spieprzyć. Leon, w głównej sali nie ma prądu, a u was? To samo. Znów działamy po ciemku. Szlak by to... Słyszysz? Ale wciąż... Zostawcie to i... Leon! Kur... Idę... Część... Robi... Dobrze. Ju... Leon! Tędy. Jestem w holu. Przyjąłem. Nie czekaj na mnie. Gnoje mnie odcięły. Jest ich tu ze 20. Muszę się cofnąć do głównej sali. Przejdź do piwnicy przez pomieszczenie gospodarcze. Rozdzielnia jest na dole. Jesteś Leon? Tak, mam na... Ta awaria... Pewnie. Chris? Jestem na miejscu, ale nie mogę włączyć prądu. Szlak. Musisz sprawdzić bezpieczniki. Let's go.
wszystkich osób z budynku. Przez dotykanie powierzchni. Oraz przez bezpośredni kontakt. Jedzenie spożywaj tylko po poddaniu go obróbce cieplnej w temperaturze powyżej 100 stopni przez minimum 2 minuty. Przypominam, dla bezpieczeństwa swojego pamiętaj o częstym myciu rąk. Wirus przenosi się drogą inhalacyjną, przez dotykanie powierzchni oraz przez bezpośredni kontakt. Jedzenie spożywaj tylko po poddaniu go obróbce cieplnej w temperaturze powyżej 100 stopni przez 2 minuty. Chyba przywróciłem prąd. Wyciągnij kabel z rozdzielni i zabieraj się stamtąd. Oby się udało. Leon zniknął. Kurwa. Wykryto pojemnik z inhibitorami.
Działają. Dobrze. Udało się. Dostałeś kiedyś medal, pielgrzymie? Nigdy. Zrobię ci jakiś. Z ziemniaka. Rozbijemy tu tymczasowy obóz. Do zobaczenia na 8 piętrze. Ty chyba lubisz siedzieć w tych ciemnych strefach, co? Co ci tyle zajęło? Następnym razem sam pójdziesz. Czułem, że przyłażenie tu to poroniony pomysł. Mam coś dla ciebie. Dzięki za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Wiem, że chciałeś pomóc chłopakom. Co to jest? Czujnik zbliżeniowy. GRE oznaczało co ważniejsze zasoby specjalnymi wskaźnikami. Może ci się przydać. Kiedy anteny będą działać, pozwoli ci wykryć ważne pojemniki i tym podobne. Bóg jeden wie, co zastaniemy na górze, kiedy tam dotrzemy. Ale nie będziesz sam. Pójdą z tobą moi ludzie. I porucznik Rowe we własnej osobie. Idziesz z nami? Mam dość bezczynnego słuchania, jak giną moi chłopcy. No to chodźmy. Czekamy na Mata. Ma przynieść nadajnik. Będzie stąd nadzorował operację. Masz chwilę, żeby się zdrzemnąć albo pójść na stronę. Tylko błagam, z dala od obozu. Nie jest to pałac, ale co zrobić? Hej, stary. Mogę się przyłączyć? Pewnie, siadaj. Jakie masz przeczucia, co... Za królewno! Ejder! Szef już się pojawił! Wyruszamy! Matt przyniósł... Ma...
Mam dobre... Ole... Gra? Dobra. Dyny! Wierzbowski... Row! Wierzbowski! Wierzbowski. Szlak tu. Jack! Jack, słyszysz mnie? Zostaliśmy zaatakowani. Tylko ja przeżyłem. Szlak? Nie, Arrow? Nie wiem. Nie widzę go. Aiden, Row miał nadajnik. Znajdź go. To jedyna szansa. Na żałobę przyjdzie czas. Musisz go znaleźć. Przyślemy pomoc, jak tylko windy zaczną działać. Zrobię, co się da. Wyliżesz. Nadaj. Mam. Lawan, mam kłopoty. Wszyscy specy zginęli. Ostrzegałam cię. Jeśli dasz się zabić, przysięgam, że tam pójdę, znajdę sposób na to, żeby ożywić twoje zwłoki i skalać rozszarpie. Daruj sobie wykłady. Po prostu.
prostu zleć już stamtąd. Nie schodzę. Muszę się dostać wyżej. Znajdę drogę na górę. Niech będzie. Zaczekam. A kurwa. Nic z tego. Utknąłem tu, Lawan. Pomogłabyś. Wsiąknę Franka. Szybko! Lawan? Lawan! Masz tam Franka? Lawan! Nie zostawiaj mnie! Na 30 piętrze, zarażeni. Wybuchali. Kurwa, mówiłem ci. Frank, czekaj, a ty dokąd? Już po nim, Lawan. Przykro mi. To tam straciłem moich ludzi. Nie będę do tego wracał. On żyje, jest tam i potrzebuje twojej pomocy. Potrzebuje trumny. To mu wystarczy. Frank, ty śmierdzący zabity żulu. I choć raz stań na wysokości zadania. Hayden, powinny tam być resztki naszego sprzętu. W szybie windy. Piętro czy dwa nad tobą. Mm-hmm.